Dzień dobry. Tym razem chciałem sobie tak przetestować tego Bardoka fizycznego. Jak to się prezentuje z jego defensywą w Red Zone. Tym razem to będzie Red Zone z Shenronem, więc po prostu sprawdźmy to. Pierwsza rotacja. Okej. Okay. Sealowany czy zlokowany? Sealowany, oj. Ale okej, okay. Zrobimy to tak. Te dwa orby dla ciebie będą. No ty i tak teraz superki nie możesz i dla ciebie powinno być... O, jest 8 orbów. Ładnie. Okej. Okay. Uniki ładnie wchodzą. Dejo! A ja mu dałem chyba 18 w unik. No i teraz jest sealowany, więc do końca tej tury powinienem być bezpieczny. No niestety tutaj się Gohan nie nastakuje defensywnie, ale powinno być i tak w porządku. Kid Goku raz, dwa i tyle. Lokuj, lokuj. No nie, sealował. No dobra, no. Android 8 na początek. Ty, myk, 11 orbów. A ty te 6. Tą rotację zostawię, ale Kid Goku jako floater tym razem będzie tak o 8-3 miliona. Nieźle, nieźle. Ile on jest dalej sealowany, o ile dobrze rozumiem. To nie był seal na jedną turę chyba. Ale ten Kid Goku go masakruje. Ja pierdykam. Dobry jest. No ja myślałem, że Beast Gohan będzie w niebezpieczeństwie. Dobra, ja chcę to chyba zrobić w ten sposób. Dla ciebie ten jeden tech orb. Dla ciebie chcę mieć 18 ki. No i dla ciebie ten jeden. Fizyczny. Okej, wiadomo, ten się wcześniej nie stakował, to trochę oberwie. Okej. 6 milionów dla Gohana. Fajnie było, jakby zrobił kilka additionali. Okej. Akurat teraz robię ten event z teamem z Kid Goku, ponieważ... trzy superki. Nice. Z jednego prostego powodu. Mianowicie Bardock pasuje do teamu. Po drugie jest Android 8, co uaktywni tego... Active skilla Gohana. Okej, okay, nice. Jak to przytankujesz? Pierwszy hit, nie wiem, zada dużo. 27 koła? Myślę, że będzie dużo gorzej. Okej, okay. Było dużo lepiej niż myślałem. Dobra. No tego mojego wywalimy. Zrobimy tak, te 3 dla ciebie, TSTR. I czy teraz będę mieć fizyczne? Tak, dobra. Powinien być też bezpieczny i w tej turze. Jak oba supporty od Kid Goku zostały aktywne. Aktywowane. 9 milionów. Kurde, dobry. W sumie nie zwróciłem uwagi, ile duplikatów ma ten frędzik. Ale nie robił ten jeszcze superki przeciwnik. To zgaduję, że teraz będzie w tym ostatnim slocie. O właśnie. Ile to zrobi? Ledwo żyje. Ale żyje.
Czy ja chcę to tak zrobić? Czy ja już chcę aktywować tego? O Boże, ten się w ogóle nie stakował. Dobra. Nie ma co, aktywuję. Tylko jeszcze te. Tym razem animacje mam wyłączone. Ten. Pomijanie aktywacji. Animacji. Dobra, gdzie będzie najwięcej? Jest 7 orbów najwięcej. To wezmę w ten sposób. To nas podleczy. Ale dużo mniej niż myślałem. W sumie to tutaj nieważne co się stanie, bo i tak mamy revive'a. No i ślicznie. Ja chciałbym was zostawić w rotacji, ale chyba zrobię w ten sposób. No, niech będzie. Mogę wziąć jakoś mniej orbów. Mogę wziąć te int. Teraz te STR powinny aktywować pasywkę, dokładnie. No i AGL nie spadły w taki sposób, co bym chciał. Także szkoda. Pierwszy hit 128 koła, a teraz unik. I make. Jeszcze raz. Dobrze. Jakby jeszcze sobie ponosił defa na ten, na super ataku, to ta karta by była już przepotężna. Ale w sumie już jest. No i Android 8 na końcu będzie absolutnie bezpieczny, nie ma co. I dobra. Dobra, to teraz ten Goku ma gardę. Walniemy tutaj w ten sposób i dla ciebie te AGL. No i znowu redukcja. Tym razem orby są dobre dla nas. No i ile taki Gohan wa... Oj. Oj. No dobra. 17 milionów. Ten KO screen. Pięknie. No i to jest w sumie sytuacja, której się obawiałem. Bo w sumie ten Gohan nie zrobił ani jednej superki. No właśnie, ile ty masz duplikatów? Linków nie masz, ale... Dwa duplikaty i większość additionale. No dobra. Chyba jak tak zrobię, to te int spadną odpowiednio. Nie, nie spadły. Ale dobra, to teraz trochę active skilli poleci, bo czemu by nie. Teraz tak sobie uświadomiłem, że nie było intra Beast Gohana, ale co z tym. Mm.
round up. No to dobra, jakby to zrobić? Nie będzie tak. No i tak te orby nie spadły, jakbym chciał. Niestety. Ale w tej turze na pewno nie ma superki, więc powinno być git. Oj. Albo i nie. Labis Gohana, może to się skończyć źle. Teraz tak uników nie robił jak wcześniej. Okej. Okay. Additional? Jest, pięknie. Ale to jest te siada. Damn. I co ja tu zrobię, no? Mogę włączyć sobie tego active skilla. To może być trochę głupie, ale wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie, bo teraz się podleczę solidnie. 7 orbów. Nie, no ja muszę dać mu tę redukcję. Czy on da radę sobie ten? Bez Kid Goku? Dobra, sprawdźmy to. No. Kurde, czy on to przeżyje? O. A może Kid Gohan go po prostu zabije? A, jednak nie, jednak nie. Jednak go nie zabije. Oj! Coś myślę, że jestem martwy. Chociaż, jak dostał wcześniej te hity? God damn! Dobra, ta animacja już była, więc sobie pominę. Jeszcze skrytem siadł, pięknie. Ojej, żeby było na później. No to dobra, to już koniec eventu. No, jeszcze Dokkan Mode wejdzie. No to na koniec popisz się unikami, proszę. Postanowił jednak nie. W imię zasad będzie. To jest jeden z wolniejszych Dokkan Mode'ów, jaki był. Jaki jest możliwy. No i dobra, to by było w sumie na tyle. Ten Bardock sobie ładnie poradził, więc co mogę powiedzieć? Karta solidna, dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem, czyli prawdopodobnie w poniedziałek. Więc na razie, cześć, cześć.